Cześć, witajcie z tej strony Grid. Miałem wam pokazać, czy Starfield działa. Chciałem zaprezentować kilka błędów na poprzednim materiale, które to się pojawiają w grze, no ale tak nie za bardzo wyszło, nie? Szczerze mówiąc, ponieważ zbyt dużo tych błędów tam nie uraczyliśmy, więc spróbujemy ponownie. Dzisiaj zrobimy sobie inną misję, misję, którą jak najbardziej możecie zacząć jako początkujący gracze. Chodzi mi tutaj o misję odnalezienia pewnej osoby, generalnie zwłok pewnej osoby, ponieważ musimy tylko odnaleźć pozostałości tego człowieka i w ten sposób już misja jest zakończona. Polecimy sobie do jaskini. Czemu do jaskini? Do jaskini sobie polecimy, ponieważ będzie można tam też po drodze wykopać trochę minerałów, co jak najbardziej przyda nam się i troszeczkę poprawi nasz budżet. Oczywiście, o ile uda nam się wrócić. W pierwszej kolejności jednak sobie polecimy do sklepu i sprzedamy trochę fantów. Zakładając, że znajdę sklep. Właśnie, Lorville. Wspominałem o tym, że no trochę lipa jest ze względu na to miejsce startowe i faktycznie tak jest, ponieważ jest to miejsce, w którym kupimy co prawda zbroję, kupimy amunicję, ale nie kupimy broni, nie? Armor. Ciekawe. Zobaczcie, normalnie pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy się schylić. Dwa razy rający desert. Powiem wam, fajnie. Ja tam nie narzekam. Mamy hełm. Dobra, weźmy nasz, zdejmijmy. Zobaczmy, cóż tu leży. A zwykły Horizon. Ale to nic, słuchajcie, ziarko do ziarka. I parę groszy się uzbiera, nie? Ja wiem, że to taki trochę jest scavenging tak naprawdę, ale mówię, na początku żadnymi pieniędzmi nie gardzę. Także weźmy sobie, sprzedajmy. Zobaczymy, z jaką ilością kasy skończymy sprzedaż. Zobaczcie, nawet głupia koszula, którą dostajemy w szpitalu, jest na sprzedaż. Dobra, to zacznijmy od Clove. Ja teraz wszystko posprzedaję. I widzimy się wtedy za chwileczkę. A chyba już wiem, czemu te rękawice leżały na ziemi. Nie można ich sprzedać, ale poczekamy, będziemy cierpliwi, zobaczymy. Być może to jeszcze się odmieni. Także teraz lećmy sobie odebrać nasz statek
i lecimy zrobić misję odzyskania. Zabawne jest to, że tyle latam po tej stacji i pomimo, że w miarę się już tutaj odnajduję, to jeszcze zdarza mi się zakręcić, nie? O, jeżeli byście chcieli sobie zmienić punkt, w którym się respicie po śmierci, wystarczy, że udacie się do szpitala. Raz, że możecie tutaj kupić rzeczy, które służą do leczenia. No, kwiatek. Dwa, że możecie sobie tutaj właśnie zaznaczyć swój punkt, w którym będziecie się odradzać. Piętro piąte, poziom pierwszy. Za miesiąc zobaczymy, nie? Co się stanie. Pokój oczywiście pierwszy, nie poziom. Nie wyglądał na pielęgniarkę. I tutaj oczywiście możemy sobie w tym momencie zaznaczyć, że tu chcemy się właśnie despawnować, nie? Jeżeli już znajdziecie jakąś fajną miejscówkę i będziecie chcieli zmienić miejsce swojego odrodzenia, no to jak najbardziej możecie to zrobić właśnie tutaj w szpitalu. Aczkolwiek musicie pamiętać o tym, że rzeczy, które posiadacie, które macie w inwentarzu danej stacji, nie przeniosą się. Jeżeli chcecie je przenieść, będziecie musieli to zrobić we własnym zakresie, czyli załadować się na statek i fizycznie przewieźć. Co oczywiście wiąże się z ryzykiem, że nie dolecicie, że je być może stracicie. No ale dobrze, my chcieliśmy sobie polecieć po statek. Wiecie, co jest zabawne? Tak naprawdę jeszcze nie zbadałem całej tej miejscówki. Fuck. Właśnie takie rzeczy czasami się dzieją. Nie wiem, czy kiedyś właśnie przez to nie zginąłem. Co mówiłem? Aha. Nie zbadałem tak naprawdę całego Lorville. Poruszam się głównie po szpital, rezydencję i sklep. I tak tylko latam. No i oczywiście stacja metra, no i lądowisko. Także są to podstawowe jakby miejsca, w których się przemieszczam. A samo Lorville jest znacznie większe, więc wypadałoby się kiedyś wybrać na wycieczkę i je obadać, czy coś ciekawego znajdziemy. Chociaż niestety nie znajdziemy sklepu z bronią. Tak jak wspominałam, sklep
z armurami, z jedzeniem, z medycznymi rzeczami, jak najbardziej jest. Niestety sklepu z bronią nie ma, więc jeżeli byśmy chcieli się w takową wyposażyć, musimy lecieć na jedną ze stacji i tam ją zakupić. Chciałem wam pokazać ten pomnik, ale chyba na złą stronę się patrzyłem. A nic, pewnie jeszcze będzie okazja. A i teraz standardowo lecimy po nasz statek. Wspominałem w swoim pierwszym materiale, że stacje, pomimo tego, że są duże i są labiryntami, to dość szybko idzie się nauczyć ich rozkładu. Dobrze, hangar 9. Tutaj standardowo, nie? Stoją na tych stołkach, nie mam pojęcia dlaczego się w ten sposób spełnią, ale już nawet przestało mnie to zadziwiać. Fuck, który to był hangar? 9, nie? Oczywiście każdorazowo, kiedy gdzieś lecicie, w sumie dobrym nawykiem by było za każdym razem, kiedy wylądujecie, sprawdzać stan paliwa i dotankować statek. Ewentualnie go naprawić, czy też dozbroić, jeżeli używaliście amunicji, nie? Ponieważ tak jak amunicja energetyczna, inaczej broń energetyczna, tej amunicji nie zużywa, to jeżeli macie zamontowaną broń balistyczną, no to już niestety musicie dbać o to, żeby wam starczyło tej amunicji, nie? Jak widzicie, na paliwo zbyt dużo nie wydajemy. Są to jakieś tam pojedyncze kredyty za jedną misję, więc da się żyć, powiedziałbym. Ile mamy? 102 tysiące 900. W porządku. Investigation. Lobby. Jaskinia. Za ładne pieniądze, tylko patrzę, gdzie jest haczyk, nie? Poszukiwanie statku, wiecie co? Na to jeszcze się nie porwę. Jak mówiłem, robimy misje, które będziemy w stanie zrobić w miarę na początku naszej przygody, a nie jestem pewien, co będzie wymagane do znalezienia tego kolesia na statku, nie? Rozbitym. Fajne jest to, że tutaj te wszystkie misje są jakby w zasięgu planety, nie? Jeżeli bierzemy to, to zazwyczaj jest ta misja na planecie. I tak jak wspominałem, nie możemy namierzyć tej jaskini. Nie wiem z jakiego powodu, ale no tak się dzieje. Dlatego po prostu namierzamy sobie najbliższy punkt koło tej jaskini. No i tam lecimy. Trasa wyznaczona, także możemy zamknąć. Prosimy o pozwolenie na start, koniecznie.
Nie zapominajcie o tym. Hangar się otwiera, więc my możemy sobie powolutku startować. Chowamy podwozie, przyspieszamy i lecimy. Ja tutaj w tym momencie przełączam sobie od razu na silnik kwantowy z tego względu, żebym wiedział, w którym momencie już mogę go użyć, nie? Jesteśmy w atmosferze, nie damy rady, a tutaj zaraz dostaniemy informację, że spokojnie możemy przygazować i przełączyć się właśnie na napęd kwantowy. Rodzaj silników, czyli na kwantowe, czy właściwie nie silników, a wyświetlacza, zmieniamy klawiszem B, nie? Czyli tak jak teraz mamy z lewej górnej, w lewym górnym rogu, tutaj jest to nawigacja Quantum Drive. Jeżeli przełączymy, mamy na GANS, czyli tutaj na tym prowadzimy walkę, mamy włączone tarcze, włączone uzbrojenie. Jeżeli przełączamy na silnik kwantowy, tej tarczy, jak widzicie, nie mamy, tarcza zanika. I pomimo, że cel gdzieś tam jest po drugiej stronie planety, spokojnie możemy go namierzyć. Silnik autopilot tak naprawdę da radę ogarnąć i poprowadzi nas. Cóż, planety, szkoda, że jest tak duży poziom chmur. Nie było widać miasta z góry, nie? Fakt, myślałem, że zdążę sobie zjarać, a tutaj widzę, że kończymy. Dobra, przełączamy się na zwykły silnik. Teraz tak, no mamy 200 km do przelecenia, czyli jest dość daleko, jakby nie patrzeć. Także wypadałoby się wznieść. Zasadniczo możemy też dać więcej mocy na tarcze i silniki, ponieważ tutaj strzelać się z nikim nie zamierzam, więc niestety w tej chwili już musimy dolecieć ręcznie do naszej lokacji. I teraz jak lecicie ręcznie, nie lećcie też na działkach, ponieważ jak widzicie, wasza prędkość jest ograniczona. Tylko przełączcie się właśnie na menu silnika kwantowego, będziecie mogli lecieć znacznie szybciej. O, widzicie? To jest właśnie to, co mówiłem. Przy dużych szybkościach możecie doprowadzić nawet do omdlenia, nie? Jeżeli przeciążenie zbyt duże zrobicie. W tej chwili mieliśmy 11G. Więc było dość grubo. Nie wiem, czemu wyświetla mi się trespassing. Zasadniczo nie powinniśmy być nad żadną tą niczyją własnością.
Być może przelatywaliśmy nad takową, ale... Czasami się tak zdarza, że niektóre komunikaty właśnie nie chcą zniknąć, nie? Strasznie rzuca podczas tego lotu, nie wiem o co chodzi. No, dopiero znikł ten komunikat. Dość dziwna sprawa, powiem wam. Jesteśmy na tyle wysoko, że raczej nikomu tam wadzić nie powinniśmy, nie? No dobra, już połowa drogi za nami, więc spokojnie. Myślę, że resztę bez większych przygód już przebędziemy. Jak widzieliście, na zwykłym silniku lecieliśmy 300 metrów na sekundę. W tej chwili mamy 1060. A jeszcze by się dało chyba ciut przyspieszyć. Na przykład shiftem, nie? Używając... Dopalacza? Nie. Dobra. Wykręciliśmy max tego statku. Tysiaka więcej nie chcę. Pojawia mi się alarm, ale to przez to, że mam odpalony napęd kwantowy, który chce mnie gdzieś tam zabrać, tylko że my nie chcemy tam akurat lecieć. No, chłopie, ty mi tu nie odpływaj bez takich numerów. Możemy też zacząć zwalniać kwadratem, który widzicie. Tutaj mówię o tym kwadraciku. Ustawiacie sobie maksymalną prędkość, jaką chcecie, żeby was statek osiągnął. Także jeżeli będziecie przyspieszać, szybciej nie polecicie, niż macie ustawiony ten kwadrat. Co jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Możecie też sobie ustawić, że statek automatycznie będzie osiągał prędkość, jaką ustawicie, czyli po prostu kółkiem myszy będziecie jakby sterować nim, jego prędkością. Aczkolwiek osobiście wolę ręcznie, mam wrażenie, to troszeczkę większą kontrolę, nie? Nad prędkością. O, trochę górzysty teren. A do ziemi jeszcze daleko, nie ma się co martwić, raczej dupnąć o nic nie powinniśmy. Trochę lipa, ponieważ za daleko zalecieliśmy, praktycznie pionowo teraz lądujemy do tego miejsca. Jak widzicie, nawet jeżeli mam ustawione, powiedzmy, na 300 metrów na sekundę i odpalę teraz dopalacze, statek tej prędkości nie przekroczy, nie? Ale jeżeli wejdę na czerwone pole, bezproblemowo wchodzimy, nie? Wchodzimy na wyższe prędkości, oczywiście. Sorka, trochę dzisiaj niespójnie mówię, ale dopiero co wstałem, a chciałbym nagrać wam filmik, żeby wrzucić chociaż zamiast tego live'a. Górzyście tutaj, dobra, widzę, że się powoli zbliżamy.
do ziemi, dobrze by było zbyt mocno nie dupnąć w nią, nie? Oczywiście tutaj kilka miejsc jakby mamy, w których się dana osoba może znajdować. I teraz jestem ciekaw w sumie, bo poprzednim razem przy tej misji miałem błąd. Nie mogłem wejść do jaskiń. Weźmy sobie zawczasu podwozie wysuńmy. I tutaj macie przed nami wejście do jaskini. Także musimy przelecieć trochę te znaczniki. Jestem ciekaw właśnie, czy też wystąpi ten błąd, który miałem poprzednio, że nie mogłem wejść do jaskini, nie? Po prostu nie było dziury w teksturach. Jakby chodziłem w powietrzu, nie? Widzicie? Dlatego właśnie nie patrzcie na wysokościomierz. Pokazuje 1500 metrów, nie? Weźmy sobie trochę oświetlmy teren. No i wysiadamy ku przygodzie, nie? Pamiętajcie, że do tych misji dobrze jest mieć przynajmniej medium armor plus jakąkolwiek broń, ponieważ niestety tutaj możecie spotkać przeciwników. Nie jest powiedziane, nie jest to na 100% pewne, że takowych spotkacie. Ale jest to prawdopodobne, nie? O, dobra, możemy zejść do jaskini. Właśnie poprzednim razem, jak robiłem tą misję, to tak jakby tutaj była ziemia. Dobra, już słyszę, że są zwierzaki, więc trzeba mieć się w miarę na baczności. Pomimo, że nie są jakimś bardzo trudnym przeciwnikiem, to potrafią krwi napsuć i jeżeli będziemy nieostrożni, potrafią nam spuścić łomot, nie? Nie spadajcie też. Nie spadajcie, bo może się to skończyć całkiem przykrym przebudzeniem w szpitalu, nie? Kurwa mnie tak mgiełka tutaj taka jakby. Korci mnie, żeby tam spróbować skoczyć, ale powiem wam, że czasami jest tak, że się złapie, czasami się nie złapie, więc wolałbym mimo wszystko nie ryzykować, nie? Tutaj mamy pierwszy minerał do wydobycia, ale to sobie go ogarniemy może w drodze powrotnej, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tę misję, warto w pierwszej kolejności sprawdzić, ją ukończyć, nie? Da fuck. Wygląda na to, że musimy jednak tamtędy iść. To zawsze mnie dość mocno stresuje, ponieważ nie mam tutaj jeszcze za bardzo wyczucia, jeśli chodzi właśnie o skakanie, nie?
Teoretycznie tu wygląda tak, jakbyśmy byli w stanie skoczyć, ale czy dolecimy? Fart. Ładnie nam się przyfarciło, szybko znaleźliśmy. Także misję mamy zakończoną. Staram się wziąć. Go przeszukać, chociaż widzę, że on tu żadnej zbroi nie ma, ani niczego takiego, także raczej nie będzie co wziąć, no ale... Tutaj jest taki problem, że no niestety... Niestety nie mamy możliwości jakby do zewnętrznego inwentory wrzucić, nie? Tego wszystkiego. Także dość mocno sobie zarąbiemy plecak, a jeżeli będzie pancerz, to w ogóle go nie weźmiemy. Aczkolwiek zawsze możemy się cofnąć po prostu do statku, nie? To też nie jest jakiś tam konkretny problem. Kurde, nie wiedziałem, że wódę tu można mieć, heca w sumie. Narkotyki. Teraz mam problem, czy nie zostanę zatrzymany przez policję przez to cholerstwo. Czasem właśnie robi takie chocki klocki, jak staracie się przełączyć rzeczy. Że wam coś wrzuca, wyrzuca. Nie wiem, czy to chodzi tutaj o moją niecierpliwość i że... Zbyt często klawisz jakby naciskam. Jest to po prostu spowodowane jakimś tam błędem interfejsu, nie? Słyszę, kurde, przeciwników, a nie widzę. Co mnie trochę niepokoi, nie? Dobrze by było ich wybić, żeby na spokojnie móc zająć się wtedy kopaniem. Że na szczęście z inteligencją u nich dość średnio, ale i tak w większych grupach potrafią zrobić kuku, więc lepiej być w miarę czujnym, nie?
Jak już ich wybijemy, to sprawa będzie w miarę prosta. Wystarczy po prostu zebrać wszystkie fanty. Wykopać. No pierdolca dostał jakiegoś lata w tej z powrotem. Najlepiej jest stanąć gdzieś wyżej, nie? Gdzie was nie sięgną i wtedy ich tłuc. A tam widziałem, jeszcze jeden był u góry. Powiem wam, nie jestem pewien, jak mocni oni są, nie? Ale kiedy byłem w lżejszej zbroi, no to powiem, muszę przyznać, że dość konkretne kuku zrobili, nie? Jeszcze gdzieś jedna menda tu chyba lata. Albo i więcej. Te kwiatki też możecie zbierać. Tego nie robię, ponieważ nie znalazłem nigdzie zbytu na nie, nie? Jeszcze coś tu żyje? Generalnie zauważyłem, że po wybiciu wszystkich odgłosy powinny ustać. A coś tu ewidentnie jeszcze warczy na mnie, nie? O właśnie, widziałem dziada. No i gitara. Misję mamy wykonaną. Oczywiście możemy też zbierać z nich fanty, nie? No daj zebrać. Już powiedziałem, to by wypadało, kurde, żebym... Nie chcę współpracować ze mną. O, tutaj był. Kurde, jeszcze coś tu żyje? Bym się trochę na minę wpierdzielił, nie? Możemy ich rogi jakby lutować. Zapewne innych zwierząt też będzie taka możliwość. Zawsze jest to jakiś tam dodatkowy zarobek, nie? Dla nas. Oczywiście o ile znajdziemy na nie zbyt. Teraz tak naprawdę wystarczy przeszukać jaskinię w poszukiwaniu minerałów. Szkoda, że wody ze sobą nie wzięliśmy, cholercia.
Czemu mi nie chce tego zeskanować? O, jakieś chamstwo z drobnomieszczaństwem, nie? Ale poczekajcie, możemy jeszcze spróbować czegoś. Przełożymy w tą i z powrotem. Coś strzela w hocha, nie? Coś się tutaj mocno na nas sfochował. Spróbujmy to jeszcze zrobić w taki sposób. O, dobra, wymienił. Nie wiem, dlaczego nie chciał tego zrobić. No i skanowanie odpaliło. Czyli coś się po prostu przywiesiło, nie? No i włączamy promień. Teraz alt i kółko myszy, podnosimy jego siłę, żeby kreska doszła do zielonego pola. No i zaczynamy wydobycie. Warto trochę zmniejszyć. W momencie, kiedy nam się konkretny minerał rozpada, to multinarzędzie automatycznie przestaje wydobywać. Nie? Nie musimy się tutaj martwić, że coś się stanie i w sumie możemy też to robić tak. Wydaje mi się, że jest to szybsze podnoszenie niż jakbyśmy się bawili podnosząc jakby z zewnątrz, nie? Ponieważ on tam jakieś dziwne, niepotrzebne animacje wtedy jeszcze wykonuje. Chyba by było wszystko. A nie, jeszcze dwie są. Jeśli tak jakby trochę się zakręcał, nie wiem o co tutaj chodzi. Także z poziomu plecaka chyba jest szybciej, jest lepiej, jest łatwiej. Aczkolwiek też każdego nie zobaczymy, nie? Musimy plecakiem wtedy manewrować. Dobra, i lecimy szukać dalej sobie, nie? Teraz już tak naprawdę nam zostaje szlajanie się po jaskini, szukanie ewentualnych minerałów, no i powrót na statek. Z tym powrotem na statek często gęsto mam jakiś problem. Te robaczki też możecie zbierać, ale też nie znalazłem miejsca zbytu na nie, więc sobie odpuściłem. Nie chcę się leczyć, nie czuję takiej potrzeby. No i lecimy następny.
No, pamiętajcie, że przycisku nie musicie trzymać. Wystarczy, że raz kliknięcie i włącza wam laser, nie? Nie musicie oczywiście chować multinarzędzia, ja to robię, żeby jakoś tam się z animacjami nie zakręcał, bo faktycznie może mu się zdarzyć, może wyrzucić multinarzędzie albo coś takiego. I tutaj się chyba też pojawia kolejna rzecz, o której powinienem wspomnieć, bo mówiłem, że nie widziałem właśnie, coraz mniej widzę błędów podczas gry. Wydaje mi się też, że grając po prostu uczymy się niektóre błędy omijać, nie? Minimalizować szanse ich wystąpienia i chyba coś w tym jest, nie? Coś jest na rzeczy. Mówię, ta animacja podnoszenia no jest trochę zrąbana tutaj, nie? Jakieś dziwne akcje chłop wykonuje. Ale na szczęście jakoś to działa tak czy siak, nie? Więc nie jest tak źle, jakby mogło być. Oczywiście też nie jest tak dobrze, jak powinno być, nie? Ale nie wiem, czy gdzieś jest możliwość sprzedania tych ich rogów. Sobie możemy w zasadzie je pozbierać w imię zasad. Nie każdego da się podnieść. Oczywiście możemy to jakby wymusić. Wystarczyłoby, żebym sobie przełączył na multi narzędzie, które przenosi z traktor beamem i ich trochę przesunął, nie? Bo teraz jakby są schowany pysk w teksturach i jak widzicie nie zawsze, czasami znika, nie? Możliwość podniesienia. Ale tutaj już chyba nie warto się w takie pierdoły bawić. Nie wiem, tędy szliśmy? Chyba szliśmy, nie? A może nie? A tędy przyszliśmy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeszcze musimy z tej jaskini wyjść, nie? Co czasami może być dość mocno karkołomne. Ale większość jaskiń nie tyle może się powtarza, co są w jakiś tam sposób podobne. Dobra, tu jest ten gościu. A czy sprawdziliśmy wszystko przy tych zwierzakach? Nie chcę też się tutaj szlajać zbyt długo, bo jak widzicie, tam powoli mi się nawodnienie schodzi. Żeby się zaraz nie okazało, że wszystko zajebiście zrobimy, a dednę z powodu braku wody, nie? Dobra, ta jaskinia chyba jest w miarę przeczesana, więc możemy spadać. Także nie są to ciężkie misje. Tak naprawdę byście sobie poradzili tutaj też bez pancerza, tylko czemu ten pancerz jest tak potrzebny? Żeby mieć właśnie średni plecak chociaż. Niestety, jeśli chodzi o mały plecak, to już bym miał dawno go pełnego. O właśnie, widzicie, czasami się chłop złapie, podciągnie, czasami tego nie robi i
kiedyś właśnie przez coś takiego zaliczyłem zgona. Ale możliwe, że to po prostu mój brak wyczucia, ponieważ no, nie szlajam się za dużo po jaskiniach, w takich niebezpiecznych miejscach, gdzie trzeba jakieś tam karkołomne skoki wykonywać. Te kwiatki jak najbardziej też są do zebrania, ale mówię, mam tego dużo, a nie znalazłem jeszcze miejsca, gdzie można by się ich pozbyć, więc na chwilę obecną tego nie zbieram. Dobra, skok wiary. Zawsze przed każdym skokiem jestem troszeczkę okichany, nie? Że coś nie wyjdzie i zaliczę glebę. A uwierzcie, nie? Często się zdarza, że coś nie wychodzi, nie? Kilka razy faktycznie moje zwłoki zostały, nie? W jaskini. Ale no, tak jak mówię, plus tego jest taki, że misja wykonana, pieniądze zapłacone, te około 8000 kredytów dostałem. A co za tym idzie, pomimo tego, że zginąłem, i tak wyszedłem na plus, nie? Pomimo tego, że zginąłem, pomimo tego, że nie przywiozłem żadnych fantów, nie? Ze sobą, no bo zginąłem. No to i tak te 8000 nie jest to... O, tutaj patrzcie. Te 8000 spokojnie nam wystarczy tak naprawdę na zakup sprzętu prawie całego, nie? Także może nie tyle wyszedłem na plus, to mniej więcej na zero. Teraz nie dać cielska i się nie wysadzić jeszcze, nie? Powiem wam, że to kopanie, właśnie ta gierka tego kopania, jest naprawdę bardzo fajnie rozwiązana, mi się podoba, ma to jakiś tam sens, a nie, że po prostu łupiemy laserem kamień, nie? No i kurde, kolejna godzinka, nie? Wykonanie samej misji, no, zajęłoby nam może gdzieś 30-40 minut. Wykonanie misji i wyzbieranie wszystkich fantów, no już trochę dłużej, jak widzicie. Ale liczę na to, że warto nazbierać tych kamyków. Trochę jest to dość łatwy zarobek. Nie dość, że za tą misję dostajemy w sumie nie najgorzej, to jeszcze za zebrane itemki, nie? Możemy zgarnąć trochę kasy. Jeżeli was irytują te animacje tego zbierania, no to przyznam się szczerze, że owszem, mnie też. I się nie mogę do nich przyzwyczaić, ale jestem w stanie przymknąć oko, ponieważ wiem, jak ta gra wyglądała wcześniej i ile już w niej zrobiono. A no, bądźmy szczerzy, jedynym konkurentem na rynku właśnie nie wszystkich jakby klifów chce się złapać, nie?
jedynym konkurentem na rynku tak naprawdę było co? Elite Dangerous, jeśli chodzi o tego rodzaju gry. No, elitka niestety powoli umiera, nie? No dobrze, udało nam się wyjść. Słuchajcie, jestem w szoku. Jakoś bez większych problemów. Właśnie, a propos problemów, bo teraz tych znaczników mieliśmy dwa, nie? Czasami tych znaczników jest pięć albo i więcej, więc trzeba też tutaj uważać. No nie uważać. Czasem trzeba się nabiegać, po prostu naszukać tych zwłok. I warto pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą właśnie coś do picia, jakiś napój, żebyśmy nie kopnęli w kalendarz w głupi sposób, nie? Teraz jeszcze tylko najbardziej stresujący moment, czyli... się nie rozwalić przy lądowaniu, nie? Później zostanie nam już tylko wylądować, sprzedać, przerzucić itemki do naszego inwentory stacyjnego. No i to sprzedać później, nie? Jeśli chodzi właśnie o rzeczy górnicze, sprzedajecie w Commodity Shop, czy jak to się tam nazywa. Najgorsze jest to, że dokładnie nie pamiętam, gdzie to było. Ale myślę, że ogarniemy, że znajdziemy. Zapewne tu się da też oddalić kamerę. Oczywiście ja tego jeszcze nie ogarniam, bo nigdy się tym nie bawiłem, nie? Za każdą misję, jaką chcę wam pokazać, to trwa tutaj koło godzinki, nie? Ale też chcę wam w miarę dokładnie pokazać, nie chcę tutaj przycinać materiału, żeby nie było, że jakieś wycinam dziwne rzeczy, które no wam się mogą przydarzyć, nie? Są tutaj niespodziewajki, ale tak jak mówiłem, im dłużej gram, tym jakby mniej na nie trafiam, nie? Pytanie, czy tam jest lądowisko? Tam migał mi napis. Nie wiem, czy dobrze robię. Ale wydaje mi się, że tam widziałem Tessa Spaceport. Fakt. Właśnie, kiedyś w tym miejscu pozwoliłem sobie na przełączenie się na widok z zewnątrz i nie usłyszałem ostrzeżenia, że naruszam jakąś przestrzeń powietrzną. Dość nieszczęśliwie się zakończyło moje lądowanie.
muszę dokładnie ogarnąć, o co chodzi, w których miejscach jeszcze nie mogę latać. Czy chodzi o to, że zbyt blisko wieżowców, czy może jest jakiś korporacyjny budynek. Strasznie rzuca dzisiaj, kurde. Nie wiem, czy tu wiecznie dzisiaj... No, trochę paliwa straciliśmy, nie? Fakt się trochę rozpędziłem, nie? Byśmy przypierdzielili. Się skupiłem na tym, że podaje nam zużycie paliwa, abym dupnął kurna. Ziemię. Lądowanie zawsze mnie jakoś tak bardzo stresuje, nie? Zwłaszcza jeżeli mam jakieś fanty na pokładzie. Landing gear deployed. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Engines are off. Teraz już możemy z czystym sumieniem wyłączyć. No i przerzucamy wszystko do... No, trochę skałek zebraliśmy, nie za dużo, ale kilka jest, nie? Przerzucamy wszystko do naszego składzika w Lorville. Właśnie zapomniałem jednej rzeczy, nie? Zapomniałem zatankować, a mówiłem wam sam, żebyście o tym pamiętali. No, 50 tylko jednostek, więc 50 kredytów, nie jednostek oczywiście. Nie jest to jakoś dużo. Teraz pytanie, czy pamiętam, gdzie jest... Możemy latarkę w sumie sobie wyłączyć, nie? Pytanie, czy pamiętam, gdzie jest sklep na sprzedaż tych... minerałów. Tutaj chyba nigdzie commodity shopu nie było. Tutaj możecie sobie też wypożyczyć statki, nie? Jeżeli byście chcieli na przykład zająć się górnictwem czy walką, a nie mielibyście odpowiedniego statku, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie wypożyczyli, nie? Nawet nie jest to jakoś tam bardzo tanio, bardzo drogo. 30 tysięcy za całą dobę, nie? Więc powiedziałbym, że rozsądnie, ale lepiej oczywiście sobie na ten statek nazbierać i go sobie kupić w grze, niż wydawać ciężko zarobione hajsy na coś, co będziecie musieli oddać, nie? Żeby jakichś tam ewentualnych bugów uniknąć, warto jest statek zawsze schować do jakby ładowni. Raz, że chyba trochę odciążymy serwery, dwa, że innym graczom udostępnimy hangar. Więc
same plusy, nie? Poza tym nikt nam w razie czego go nie obrobi, jakbyśmy zostawili otwarty włas. A ja chyba zostawiłem, nie? Chyba nie zamykałem z tego, co pamiętam. Central Business District, nie. Właśnie nigdy nie byłem w Central Business District. Bym musiał kiedyś podjechać, zobaczyć, co tam ciekawego jest. Czy są jakieś sklepy warte uwagi. Chyba będą sklepy tam z bronią do naszych statków. Trespassing or attempting to trespass on train tracks is a serious and dangerous event. O, widzicie, właśnie teraz wspominałem o tym, żeby nie zbliżać się do torów, nie? Ja oczywiście się nie posłuchałem i się skończyło, jak się skończyło, nie? Ciuchcia mnie pozamiatała. Hurston Security reserves the right to search travelers at any time. Czyli tak, wydaliśmy 50 na paliwo. Jeszcze wydamy troszeczkę na napój, żeby trochę uzupełnić swoje nawodnienie. I jeżeli faktycznie, słuchajcie, planujecie jakieś dłuższe misje, nawet niekoniecznie dłuższe, bo widzieliście tutaj jedna misja, czyli znalezienie gościa plus kopanie, zajęła mi koło godziny i co idzie za tym, dość mocno mnie odwodniła. Warto tam mieć ze sobą jedną butelkę jakiegoś napoju, który wam regeneruje zarówno żywność, jak i wodę. Nie zajmuje on dużo miejsca, a potrafi uratować życie. Kurczę, tak naprawdę znowu jakoś tam większych błędów udało nam się uniknąć. No jak widzieliście, było tam trochę problemów z przełączeniem broni czy na multitoola. Multitool nie chciał zadziałać na skałce, no ale to nie było nic, co by nam uniemożliwiło dalszą grę jakby. Ponieważ po prostu sobie przełączyliśmy multitoola na inny tryb. Później przełączyliśmy z powrotem i już to wszystko śmigało. Czy w Residence nie było Commodity Shop? Koleś trochę zlagowanie szedł, nie? Przez chwilę. To już wiem, gdzie lecieć. Na proces, to znaczy wiem, gdzie lecieć, ale nie wiem, gdzie to jest, nie? Także w razie czego się zamykam, to zrobię cięcie, jeżeli to nie będzie ta droga. Admin office, dobra. Jesteśmy. A i tutaj możemy sprzedawać nasz urobek, ewentualnie Lorville, ewentualnie kupić jakieś śmieci, których będziemy musieli się pozbyć, nie? Czy też kupić po prostu towary, które gdzieś tam sprzedamy dalej z zyskiem, nie? No niedużo, nie? Tylko 2500. Nam trochę wpadło, nie?
Nie wiem czemu właśnie, czy jest jakiś błąd na serwerze z cenami, bo mam tych rzeczy naprawdę bardzo dużo. Czy jest jakiś błąd z cenami czy coś, ale nie wszystko jeszcze da się sprzedać, nie? No widzicie, jakiś tam transaction mismatch, nie? Te wszystkie rzeczy, które mi się tam gdzieś walają w ekwipunku, na chwilę obecną nie chcą się sprzedać. Nie mam pojęcia czemu. Ale to... Nie jest jakiś duży problem. Myślę, że prędzej czy później to ogarną. Po prostu będziemy mieli sporo faktów do sprzedania, więc będzie też niebrzydki zastrzyk gotówki, nie? Na start. Dobra, ile tam tego mieliśmy? Dwa tysiące, nie? Chyba mieliśmy jakoś. No to 12 tysięcy mniej więcej zarobione. Myślę, że całkiem znośnie za jedną misję, chociaż oczywiście da się to zrobić dużo szybciej. Ja tutaj dużo gadałem, dużo szlajałem się. Później przy odrobinie wprawy wiadomo, że będzie to znacznie płynniej wam szło, nie? Dobra, druga misja jakoś bez jakichś game breakerów, które by nam uniemożliwiły dalszą grę, więc... W następnym materiale polecimy sobie trzecią, zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.